Ja również bardzo serdecznie chciałbym Państwa przywitać. To jest zawsze wielka radość, przyjemność i zaszczyt w tej sali właśnie się spotykać, która jest jedną z najważniejszych historycznych sal w Zamku Królewskim w Warszawie i jedna z tych, która została odbudowana zasadniczo przez nas po wielu, wielu latach jej nieistnienia. Bardzo się cieszę też, że z nami są moi współpracownicy, z którymi tutaj ten trud dzieliłem przez wiele, wiele lat. Proszę Państwa, o profesorze Lorencu napisano już bardzo wiele. Jak Państwo wiecie, był dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Był wybitnym uczonym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przede wszystkim chciałbym tutaj dzisiaj powiedzieć i o jego własnej książce, którą napisał. Napisał ją własnym, jakby można powiedzieć, stylem, w ulubiony sposób, czyli bardzo skrupulatnie i na podstawie bardzo wiarygodnej dokumentacji. Spisał profesor najważniejsze chwile związane z odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie. Tą książkę mam przed sobą, sądzę, że ją Państwo znacie, ale uważałem, że należy ją dzisiaj tutaj przynieść. Proszę Państwa, profesor opisał, ale tak naprawdę zaczęliśmy badać działalność profesora. Okazją do tego była stulecie urodzin profesora w roku 1999. Wtedy o jego roli w odbudowie zamku poświęciliśmy rozprawę, którą opracowała długoletnia szefowa archiwum zamkowego, pani dr Ewa Suchodolska, a także w katalogu, który też mam dzisiaj, który z okazji tej wystawy i tego wydarzenia stulecia miał miejsce, pani Małgorzata Pleskaczyńska w katalogu opisała też działalność profesora w zakresie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Była kuratorką tej wystawy, jest dzisiaj również z nami. Proszę Państwa, wystawę, o której mówię, otworzyliśmy w zamku dokładnie 28 kwietnia 1999 roku. Te publikacje, o których mówi profesora, ta publikacja pani Ewy Suchodolskiej, esej pani Małgorzaty Pleskaczyńskiej, mają swoje walory naukowe, walory poznawcze. Moja perspektywa, którą chciałbym Państwu dzisiaj przekazać, jest nieco inna. Z tej prostej przyczyny, że przez 20 lat od roku 1963 aż do roku 1982, a więc w czasie, można powiedzieć, dramatycznego okresu dla Zamku Królewskiego w Warszawie, szczególnie w tych pierwszych latach, byłem, można powiedzieć, stałem obok profesora. Wpierw jako jego asystent, a potem jako kurator oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie Zamek w odbudowie i w końcu jako zastępca profesora w randze wicedyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1975-82. Ale moje wspomnienia sięgają jeszcze wcześniejszych czasów. Tak się złożyło, że kiedy 1 października
1959 roku rozpoczynałem studia historii sztuki na Warszawskim Uniwersytecie. To zwyczajem było w Instytucie Historii Sztuki, że tego samego dnia studenci pierwszego roku zbierali się w sali Instytutu Historii Sztuki. Wtedy ten Instytut Historii Sztuki mieścił się w innym miejscu niż w tej chwili, w dawnym gmachu Wydziału Prawa. Na pierwszym piętrze spotykali się ci młodzi adepci historii sztuki. I tak się złożyło, że w roku 1959 wykładowcą dla nowo upieczonych studentów był właśnie profesor Stanisław Lorentz. Tematem wykładu, jak się Państwo na pewno domyślacie, były dzieje Zamku Królewskiego w Warszawie. Ale szybko okazało się, że to był tylko zasadniczo pretekst. Pretekst do tego, by szybko profesor mógł przejść do problematyki właśnie związanej ze zniszczeniem i z odbudową zamku. Profesor w takim, można powiedzieć, niemal teatralny sposób przedstawiał nam ten wielki dramat zniszczenia zamku, heroiczny wysiłek ratowania zamkowych zbiorów, a później mówił bardzo dużo o oczywiście potrzebie odbudowy zamku. Przedstawiał nam argumenty za koniecznością odbudowy. Robił to z ogromną pasją i tak przekonująco, że kiedy po zakończeniu wykładu profesor zadał pytanie, kto z Państwa jest za odbudową zamku, to wszystkie ręce podniosły się oczywiście do góry. Już wtedy tak pomyślałem na tym pierwszym wykładzie, że człowiek o takiej osobistej mocy, sile, takiej pasji, a przy tym ogromnej wiedzy, wcześniej czy później tą swą walkę o odbudowę musi wygrać. Jednak nim do tego zwycięstwa doszło, upłynie sporo czasu. Walkę profesora o odbudowę zamku dzielę na takie cztery etapy. Pierwszy to na pewno ten etap ratowania, wyposażenia i wystroju zamku, który miał miejsce w 1939 roku, ale i później jeszcze w czasie okupacji w 1940-1941 roku. To był ten pierwszy etap. Drugi to były starania o rozpoczęcie odbudowy zamku zaraz po 1945 roku. To był taki drugi ważny okres i etap w staraniach i w jego walce o odbudowę. Trzecim okresem to będzie, czy trzecim etapem będzie tak już walka, którą bym nazwał walką polityczną. Walka o odbudowę w latach 62-71. To już było wielkie zaangażowanie profesora i, jak to się mówi, postawienie sprawy już na ostrzu noża, można tak powiedzieć, jaką postawił profesor, a opowiem Państwu okoliczności, w których to nastąpiło. No i był okres odbudowy. Okres odbudowy włączam jakby do tej etapy walki o odbudowę, bo profesor w dalszym ciągu walczył. Trzeba było wypracować przede wszystkim odbudować ten zamek w sposób konserwatorski, najlepiej jak było to tylko można, zgodny ze wszystkimi regułami i zasadami konserwacji. Oraz co najważniejsze, profesor musiał ostatecznie wybić z głowy pomysł, żeby w tym gmachu była rezydencja władz ówczesnych Polski, władz państwa w tym czasie. Najdramatyczniejszy był oczywiście ten pierwszy etap. Nie możemy mówić, a często się słyszałem, że zamek po prostu nie był przygotowany do wojny. Według mnie był. Bohaterski kustosz zamku, Kazimierz Brok,
który kilka dni po wybuchu wojny, już 6 albo nie 8 września zginął uderzony odłamkami bomby na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie i ten kustosz przygotował bowiem odpowiednie wcześniej instrukcje do ewentualnej ewakuacji wyposażenia zamku. I według tego harmonogramu dokonywano wszystkich czynności, które zabezpieczyły w każdym razie w dużym stopniu elementy Zamku Królewskiego w Warszawie. Już o świcie 1 września 1939 roku zdjęto duże obrazy, takie jak zachowane zresztą do dzisiaj obok naszej sali, w której jesteśmy, się znajdują, czyli obrazy Matejki, Rejtan i Batory Podskowe. Zdjęto też 1 września żyrandole z sali balowej, ale niestety, jak później się okazało, trudno było je wywieźć z zamku i niestety cała ta seria wspaniałych kryształowych żyrandoli została zniszczona. 5 września, czyli 4 dni później, wyjechały już z zamku pierwsze transporty Kancelarii Prezydenta. Można powiedzieć, że do 17 września, czyli do tego momentu, kiedy nastąpiło to pierwsze poważne bombardowanie zamku i pierwszy pożar, większość wyposażenia została zapakowana i dzięki temu w wielu wypadkach właśnie została ochroniona i zachowana. Spłonęła wieża. To już takie ikoniczne przedstawienie, które Państwu pokazuję, które funkcjonuje niemal jako symbol tego zniszczenia Zamku Królewskiego w Warszawie, początku niszczenia Zamku Królewskiego w Warszawie 17 września 1939 roku. I wtedy częściowo sala wielka została zniszczona, również strop z plafonem malowanym przez Marcellego Bacciarellego. I właśnie w tym momencie mniej więcej profesor wkroczył do akcji, który z ramienia prezydenta Rzeczypospolitej, prezydenta miasta, prezydenta Stefana Starzyńskiego kierował operacją ewakuacji dzieł sztuki z Zamku Królewskiego do Muzeum Narodowego. To jest też tak ważna fotografia, która została zrobiona w tych dniach. Ona może jest nieco troszeczkę późniejsza niż wrzesień 1939 rok, ale daje nam wyobrażenie o tym, jaka to była grupa ludzi, taka najbliższa profesora. Widzimy tutaj samego profesora po lewej stronie, po prawej stronie pierwszego. Następnie stoi zastępca profesora do spraw administracyjnych, Józef Grein. Później widzimy wybitnego konserwatora, Bogdana Marconiego. Obok niego stoi też konserwator Muzeum Narodowego, który przeżył wojnę i pracował do ostatnich dni. Jeszcze ze mną współpracował Stanisław Pawłowski. Widzimy również Zygmunta Miechowskiego. No, następna osoba, idąc w kierunku prawym, to jest, proszę Państwa, Zygmunt Miechowski był asystentem profesora i zginął później w czasie Powstania Warszawskiego. Następnie widzimy też panią Marię Bogucką, żonę znanego historyka sztuki Janusza Boguckiego. I widzimy też bardzo dwie ważne postacie, które w tym czasie pracowały przy ratowaniu obiektów zamkowych. To jest bardzo wybitny profesor
profesor mediawista, kierownik i szef, kurator Galerii Średniowiecznej w Muzeum Narodowym, Michał Walicki. I na końcu tutaj po stronie prawej stoi Jan Morawiński, który był też jednym z kustoszy Muzeum Narodowego w Warszawie. Ojciec pani Agnieszki Morawińskiej, która, jak państwo wiecie, była przez wiele lat dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Zamek już wtedy, proszę państwa, doznał poważnych zniszczeń. Widzimy to na tej fotografii, która przedstawia dziedziniec zamkowy. Widzicie państwo skrzydło zachodnie, to od strony placu, zniszczone dachy również po skrzydła północnego. Tak mniej więcej to wyglądało po tym nalotach i tych ostrzelaniu i zbombardowaniu zamku we wrześniu 1939 roku. Zamek wtedy doznał wielu zniszczeń. W tym momencie w konfrontacji, można powiedzieć, z siłą i determinacją Niemców do tego, żeby zamek zniszczyć, rodzi się już, jak to profesor właśnie Lorenz mówił, myśl o konieczności odbudowy zamku. Moi starsi koledzy mieli to poczucie, że zamek zostanie zniszczony. Więc trzeba było po prostu dokumentować wszystko, co możliwe, wywozić każdy ocalały element, ponieważ będzie on kiedyś w przyszłości nam niezbędny do odbudowy zamku. Dlatego też proces wymontowywania fragmentów wnętrz zamkowych odbywał się bardzo metodycznie, o czym świadczą na przykład te zapiski profesora, które państwo tutaj widzicie. Profesor spisywał te najważniejsze czynności, które w tym czasie konserwatorzy dokonywali. Numerowane były poszczególne ratowane obiekty, głównie wystroju zamkowego, listwy, różnego rodzaju rozety. Sam profesor dokumentował ten proces. Widzicie państwo, że tutaj robił to nawet na kartkach, to co prawda jest do góry nogami, ale można przeczytać, prezydent miasta stołecznego Warszawy, ponieważ w jego imieniu prowadził te akcje w ciągu 1939 roku. Oczywiście były nieraz wielkie problemy. Były wielkie problemy, jak profesor nam to wielokrotnie opowiadał, z wywiezieniem wielkich rzeźb. Jak państwo widzicie, tu już jest zamek częściowo nawet zniszczony, a posąg, który Chronosa w sali rycerskiej stoi jeszcze na swoim miejscu. Jak państwo widzicie, już nie ma obrazów, które zostały wymontowane. Podobnie było w sali wielkiej, która też była spalona i trzeba było wywieźć wielkie posągi Minerwy i Apolla. Rozpoczęła się wtedy taka kolejna faza ratowania zamku. Etap wymontowywania ocalałych fragmentów, kominków, boazerii, podłóg, wszystkiego, co można było jeszcze wymontować, jak już mówiłem, i to, co profesor uznał, że będzie nam niezwykle ważne w procesie odbudowy zamku. Niestety nie udało się wszystkiego zrobić. Nie udało się na przykład uratować dwóch plafonów z dawnego pokoju audiencjonalnego i z pokoju marmurowego. Jeszcze właśnie sala wielka. Nie wiem, czy państwo tutaj widzicie,
ale niestety czon kolumny już częściowo zniszczony i zasłania, ale tam w głębi jeszcze posąg Minerwy stoi. Czyli jeszcze nie był wtedy wywieziony z zamku, mimo, jak Państwo widzicie, pożaru, który szalał w salach zamkowych. Sztab ratowania nie tylko zamku, ale dóbr kultury znajdował się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w gabinecie profesora, w tym samym gabinecie, do którym profesor do końca swojego dyrektorowania w zamku, w Muzeum Narodowym urzędował. W tym gabinecie jest narada, jest to zima z 40 na 41 rok, bardzo ostra podobno. I tutaj w tym nieogrzewanym gmachu widzimy siedzącego profesora, obok niego już wspomnianego Józefa Grajna, stoi nad nimi profesor Bohdan Marconi, po prawej stronie profesor Jerzy Sienkiewicz, wybitny znawca malarstwa polskiego i jeszcze tam w głębi, niestety nie udało mi się określić, kim jest ten pierwszy mężczyzna po lewej stronie. Ale tam w głębi jest Jan Morawiński. Był to czas ścisłej współpracy profesora z Janem Zachwatowiczem, wybitnym konserwatorem zabytków, odkrywcą murów Starego Miasta Warszawskiego przed wojną. Panowie bardzo ściśle ze sobą współpracowali i w czasie wojny, i po wojnie, i w czasie później już odbudowy zamku. Powiem, nie wiem, czy tutaj się Państwo, którzy znali i profesora Lorenza, i profesora Zachwatowicza, zgodzą się ze mną, ale byli, uzupełniali się charakterami. Profesor był bardzo, bym powiedział, taki ekspresyjny, bym powiedział. Natomiast profesor Zachwatowicz był zawsze bardzo wyważonym. Każde słowo było przez niego bardzo przemyślane. Uzupełniali się w tym bardzo, bardzo, jak obserwowałem, niezwykle efektywnie przede wszystkim. Dzięki udanej akcji ratowania wyposażenia i wystroju zamkowego stworzona została przede wszystkim właśnie baza obiektów oryginalnych, które będą w przyszłości bardzo istotnym nie tylko elementem konserwatorskim, ale będą również argumentem przekonywaniu w walce o odbudowę zamku, że jeżeli tyle rzeczy ocaleliśmy z narażeniem własnego życia, własnego zdrowia, to przecież nie można o tym zapomnieć, nie może to być niewykorzystane. Jak to dalej wyglądało? Zamek był, jak Państwo widzieli, bardzo zniszczony, stał pusty przez 40, 41, 2, 3 rok. Wyborowano już dziury, jak Państwo widzicie, w ścianach, gdzie miano założyć ładunki dynamitu i wysadzić zamek w powietrze. To zostało zarejestrowane między innymi na tej fotografii. Później, proszę, o, to jest zdjęcie z kolei z czasów Powstania Warszawskiego, według nas gdzieś z początku chyba września 44, a może sierpnia, nawet jeszcze z sierpnia 44 roku, gdzie część skrzydła od strony ulicy Świętojańskiej, tak patrzymy się z ulicy Świętojańskiej, jest już, jak Państwo widzicie, zburzona. No a gdzieś w początkowych dniach września
tego roku zamek całkowicie został zniszczony i tutaj gruzy widzimy po tych bestialskim wysadzeniu zamku w powietrze. I tak kończy się ten pierwszy etap walki o odbudowę zamku. Po zakończeniu wojny profesor Lorenz podjął natychmiastowe działania nastawione przede wszystkim na uświadomieniu zarówno władz, jak i też społeczeństwa o konieczności właśnie odbudowy zamku. To jest ten drugi etap w dziejach, który ja nazywam starania o rozpoczęcie odbudowy w latach 45, mniej więcej 61-62. Służyły temu organizowane przez profesora Lorenza przede wszystkim wystawy w Muzeum Narodowym. Proszę sobie wyobrazić, że już na początku maja 45 roku, kiedy w Warszawie nie było jeszcze oświetlenia, nie było wody, profesor już otworzył pierwszą wystawę, która była zatytułowana Warszawa oskarża. Druga, którą w 1946 roku otworzył w Muzeum Narodowym w Warszawie, było zburzenie Zamku Królewskiego w Warszawie. Obie te wystawy pokazywały skalę zniszczeń i rabunków polskiej kultury przez Niemców. Oraz też pokazywano oczywiście uratowane przez zespoły kierowane przez profesora Lorenza elementy Zamku Królewskiego w Warszawie. Ta druga właśnie wystawa poprzez pokazanie uratowanych dzieł sztuki, fragmentów wnętrz zamkowych apelowały do władz rodzącej się wtedy Polski Ludowej o jak najszybsze podjęcie decyzji odbudowy zamku. Wiele jednak dzieł sztuki zostało wykradzionych. Zostało wykradzionych z Muzeum Narodowego i zostało wywiezionych w nieznane bliżej miejsca. Ten wywóz dzieł sztuki, które były przewiezione do Muzeum Narodowego w Warszawie z zamku, były przechowywane, ale już w 1940 roku Niemcy zaczęli wywozić te obiekty do różnych miejsc, nie tylko na Śląsku, ale nawet i na Pomorze, ale i w głąb, jak się później okazało, Rzeszy. Dlatego też profesor Lorenz, kiedy objął w roku 45 stanowisko naczelnego dyrektora muzeów i ochrony zabytków i zainicjował bardzo szeroką akcję poszukiwania, bo myśmy nie wiedzieli, gdzie te rzeczy są. Było poszukiwania, a później rewindykacji zagrabionych dzieł sztuki. W tym też oczywiście obiektów Zamku Królewskiego w Warszawie. Już w 1946 roku na przykład przywieziono do Polski. Okazało się, że były one przechowywane na terenie Niemiec. Obrazy Bellotta, całą serię obrazów Bellotta. Profesor inicjuje i patronuje też tutaj takie zdjęcie właśnie, które pokazuje moment, kiedy grupa osób kierowana przez profesora Lorenza znalazła w jakichś piwnicach czy w jakichś schowkach na terenie Śląska obiekty Zamku Królewskiego w Warszawie i tutaj je profesor nadzoruje transport do Warszawy. Ale zaczyna na terenie zamku, można powiedzieć, ruch konserwatorski. W 1947 roku już zostaje zrekonstruowana brama grodzka, którą jakby złożono z oryginalnych elementów wyjętych z gruzów. W 59 do 62 zabezpieczono piwnice zamkowe pod skrzydłem wschodnim.
Również arkady Kubickiego, które nie były zniszczone, nie były zburzone, nie były w takim stopniu jak zamek, były adoptowane na magazyny, a część na salę prób zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Profesor podejmuje też nieustanne akcje o charakterze konserwatorskim. Chciał wykorzystać, mówię tu głównie o profesorze, ale oczywiście to była grupa jak profesor Zachwatowicz, profesor Piotr Biegański i inni architekci, którzy i historycy sztuki, którzy starali się o to, aby jak najszybciej podjąć pracę i podjąć przede wszystkim decyzję odbudowy. Profesor chciał wykorzystać budowę w bezpośrednim sąsiedztwie zamku trasy WZ. Stwierdził, że to będzie dobry moment na odbudowanie również Zamku Królewskiego. Jednak takim rezultatem, można powiedzieć, jedynym tych zmagań było doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm 2 lipca 1949 roku uchwały o odbudowie zamku. Zamek miał być jednak odbudowany nie na muzeum, ale jako, jak wcześniej zakładano, na siedzibę najwyższych władz państwowych. Profesor i profesorowie, można powiedzieć, wymusili na kancelarii prezydenta, wtedy prezydentem był Bolesław Bierut, zlecenie opracowania dotyczące muzealnej części gmachu, ponieważ wierzyli, że przynajmniej pierwsze piętro Zamku Królewskiego musi być odbudowane w kształcie historycznym. Mimo tych wszystkich wysiłków żadna decyzja o odbudowie nie zapadła. Chociaż profesor Lorenz powoływany był do różnych ciał, które się zajmowały problemami odbudowy zamku, a nawet był nagradzany przez władze za swe zasługi dla Warszawy. Przełomu nie przyniósł też konkurs architektoniczny w 1955 roku. Był to konkurs, który ja tu przeczytam, bo on miał swoją nazwę, na architektoniczne rozwiązanie placu zamkowego i związanego z nim obszaru Starego i Nowego Miasta w Warszawie. Czyli był to jeden z elementów odbudowy tej części miasta. Stworzono jednak i została powołana pracownia architektoniczna, zamek przy pracowniach konserwacji zabytków, tak zwanych PKZ-ach. Przygotowany został przez pracownię projekt pod kierunkiem Jana Bogusławskiego przy współpracy pani inżynier Ireny Oborskiej, która jest dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie witam panią. I Mieczysława Samborskiego. Ten projekt niestety został odłożony na półkę, a pracownia w końcu, chyba 31 grudnia 1961 roku, została zamknięta. I w tym trudnym momencie inicjatywa profesora była też bardzo istotna. Bardzo często mówię, kiedy pytają mnie o ten moment odbudowy zamku, tą historię odbudowy zamku, to twierdzę, że gdyby nie ten projekt, który został opracowany bardzo już szczegółowo, który był podstawą do rozpoczęcia odbudowy, gdyby nie on i nie był, to nie wiadomo, czy zamek by był odbudowany. Dlatego, że myśmy mogli od razu w 1971 roku zasadniczo przystępować do bardzo poważnych prac projektowych bez gromadzenia dokumentacji, bez tych wszystkich wstępnych faz, które są koniecznie przy każdym projekcie, szczególnie projekcie konserwatorskim.
Dlatego też ten przechowany wtedy w Muzeum Narodowym niedokończony projekt był bardzo ważny. Wierzyliśmy bowiem, że wcześniej czy później będzie on potrzebny i na podstawie niego będziemy prowadzili dalsze prace przy odbudowie. Rozpoczął się więc wtedy trzeci, według mnie, etap walki o odbudowę. To już była nie tyle, to już nie były tylko listy i petycje do władz, ale to była ofensywa i konfrontacja z władzą. Zadaniem profesora staje się propagowanie idei odbudowy. Wtedy, ponieważ byłem już asystentem profesora, powtarzał nam nieustannie, że nie możemy dopuścić do tego, by młode pokolenia Polaków zapomniały o konieczności odbudowy zamku. Sam decyduje w 1965 roku, decyduje na kandydowanie do Sejmu z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Jedynie po to, aby wykorzystać mównicę sejmową do propagowania idei odbudowy zamku. I tak też robił jako poseł właśnie warszawski, a mówiąc dokładnie praski, gdzie organizował dziesiątki spotkań z mieszkańcami Warszawy, na którym przedstawiał problemy związane i konieczność odbudowy zamku. W poszukiwaniu wsparcia idei odbudowy zwrócił się też do środowisk polonijnych. Pierwszy komitet wsparcia powstał w Londynie w listopadzie 1967 roku. Celem było gromadzenie oczywiście środków finansowych na odbudowę. Takim pierwszym prezesem to jest ten pan, który siedzi tutaj po prawej stronie. Nazywał się Ignacy Czajkowski, bardzo zaangażowany. Siedzi tutaj też, jak Państwo widzicie, profesor Lorenz, a koło niego bardzo wybitny malarz, polski malarz pracujący w Londynie, Marek Żułaski. Oczywiście później doszły komitety, no można powiedzieć, że we wszystkich częściach świata. Były też inne inicjatywy profesora wykorzystujące potencjał przede wszystkim instytucji, którą kierował, czyli Muzeum Narodowe w Warszawie. Przede wszystkim właśnie chodziło profesorowi, aby nie dopuścić, to już powtarzam, ale to było bardzo ważne, ponieważ czas biegł. To już było 20 lat po wojnie. Chodziło o to, by nie dopuścić do zatarcia w pamięci ludzi, świadomości o uratowanych z zamku i przechowywanych z pietyzmem w Muzeum Narodowym dzieł sztuki i elementów architektury. Tylko zastanawialiśmy się, jak to zrobić w sytuacji, kiedy był całkowity zakaz wypowiadania się o odbudowie zamku. To trzeba o tym pamiętać, że pierwszy sekretarz komitetu partyjnego, Władysław Gomułka, był, mało powiedzieć, był przeciwny. Był wrogiem odbudowy Zamku Królewskiego. Profesor oczywiście znalazł sposób. Zorganizował wielką wystawę twórczości nadwornego malarza króla Stanisława Augusta, czyli Marcellego Bacciarellego. Malarz ten, jak Państwo na pewno wiecie, ozdobił swoimi dziełami wiele sal w Zamku Królewskim w Warszawie. Dawny pokój audiencjonalny, sypialnię króla, salę wielką, salę rycerską. Profesor zdecydował się, by dzieła malarskie Bacciarellego pokazać po prostu w kontekście ocalałych fragmentów architektury z tych wnętrz. W ten sposób w salach Muzeum Narodowego w Warszawie wskrzesiliśmy sale i pokoje zamkowe. Ale jak już pokazać mieliśmy Bacciarellego, to stwierdziliśmy, że też pokażemy innych malarzy,
którzy również pracowali w zamku. Mam tu na myśli oczywiście Canaletta, Bellotta i Plersza. Powstały więc kolejne zrekonstruowane w zamku, w Muzeum Narodowym pomieszczenia, sala Canaletta, gabinet monarchów europejskich, czyli tak zwany pokój konferencyjny. Warszawiacy bardzo szybko zorientowali się, o co tak naprawdę chodzi. Frekwencja na wystawie biła rekordy, a profesor mógł spokojnie odnotować w swoich albumach, jak to napisał, została powszechnie odczytana jako wezwanie do podjęcia sprawy odbudowy zamku. Z okazji 70-lecia urodzin profesora, a było to w kwietniu 1969 roku, kiedy wręczaliśmy profesorowi księgę ku jego czci, ta księga się nazywała Muzeum i Twórca, jego przyjaciel, wybitny archeolog śródziemnomorski, profesor Kazimierz Michałowski, pisał, i tutaj Państwu zacytuję. Określenie historyk sztuki, profesor uniwersytetu czy dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie nie wyczerpują ani w części charakteru działalności naukowej czy organizacyjnej Stanisława Lorenza. Nie chodzi o to, że piastuje on poza funkcją profesorską i dyrektorską wiele innych stanowisk honorowych w dziedzinie kultury i muzealnictwa, zarówno w kraju, jak przede wszystkim na terenie międzynarodowym. Rzecz w tym, że Stanisław Lorenz jest sam instytucją i tylko z tej perspektywy można zrozumieć i właściwie ocenić jego wkład do nauki i kultury w kraju i za granicą. Jak Państwo widzicie, w tych pięknych słowach, znakomicie zresztą charakteryzujących życie i działalność profesora, zabrakło słów o największej pasji życiowej profesora, o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Nie było ich dlatego, że każda nawet najmniejsza zmianka w końcu lat 60. o rekonstrukcji zamku tępiona była przez cenzurę, a Stanisław Lorenz nękany był brutalnymi kontrolami Najwyższej Izby Kontroli. Pamiętam, jako sekretarz Komitetu Redakcyjnego tej księgi, wzywany byłem wielokrotnie przez kontrolerów NIK-u w celu wyjaśnienia, kto i dlaczego wydaje księgę poświęconą profesorowi, bo zdaniem kontrolerów profesor przecież na nią nie zasługuje. Często zadawaliśmy sobie pytanie, skąd ta taka zaciekłość ekipy rządzącej w Polsce w latach 50. i 60. w zwalczaniu idei odbudowy zamku. Profesor oczywiście Lorenz wielokrotnie próbował nam to wyjaśniać. Wyjaśniał tym, że władze obawiały się, że odbudowa zamku odczytana mogła być przez socjalistyczne społeczeństwo jako symbol monarchicznej przeszłości, ale również symbol związany z postępowymi reformami Sejmu Czteroletniego i postępowej, jak na owe czasy, Konstytucji 3 maja. Musimy pamiętać, że przecież nie było święta 3 maja. Symbol był, obawiano się, że będzie to odebrane przez społeczeństwo jako symbol walki o niepodległość. Obawiano się, że odbudowa może zbliżyć nas zbyt silnie z Polakami na Zachodzie. Szczególnie jednak obawiano się, co profesor podkreślał, że odbudowa zamku wzmocni w społeczeństwie poczucie własnej wspólnej historii i kultury, a przez to właśnie naszych więzi ogólnonarodowych, co było dla ówczesnych władz niepożądane. Wysuwano więc absurdalne argumenty
natury społecznej, że odbudowa zamku ograniczy rozwój budownictwa mieszkaniowego lub też, że wpłynie na obniżenie liczby nowo wybudowanych szkół czy szpitali. Głoszono to w chwili, kiedy nie licząc się z niczym, znoszono przemysłowe kolosy, jak na przykład Hutę Katowice, nie mówiąc już o tym, że ogromne pieniądze pochłaniały różne inwestycje, bym powiedział, militarne, powstającej właśnie w tym czasie struktury Paktu Warszawskiego. Kiedy w styczniu 1971 roku nowa ekipa Edwarda Gierka zdecydowała się na udzielenie zgody na odbudowę zamku, była to oczywiście decyzja polityczna. Profesor Lorenz znakomicie zdawał sobie sprawę, że jest to decyzja polityczna. Nie ma jednak najmniejszej wątpliwości, że nie byłaby ona inicjatywą, że ona nie była inicjatywą władz partyjnych. Będąc, jeszcze raz chcę przypomnieć swoje tutaj doświadczenie, byłem, jak Państwu już mówiłem, wtedy asystentem profesora. Byłem świadkiem ogromnych zabiegów, rozmów, narad, jakie poprzedziły bezpośrednio dzień ogłoszenia decyzji 20 stycznia 1971 roku. Rolę ważną odegrały osoby zapomniane już zupełnie, jak na przykład Kazimierz Secomski, wybitny ekonomista, mający autorytet i posłuch tej nowej władzy. Rolę pozytywną w tym wypadku odegrał też ówczesny sekretarz Warszawskiego Komitetu PZPR-u Józef Kępa, ale trzeba pamiętać, że to nie oni byli inicjatorami. Oni byli tylko pośrednikami między władzą a profesorem Lorenzem. Profesor bowiem materiały i uzasadnienia dla tej decyzji przygotowywał już znacznie wcześniej, już na początku nawet stycznia, wierząc, że nowa ekipa partyjna na pewno szukać będzie jakiejś popularnej, powszechnie akceptowanej idei, która zjednoczyć by mogła właśnie niechętne, szczególnie po wypadkach grudniowych, musimy pamiętać, jaki to był okres. To było po grudniu 70 roku, a więc chodziło o to, żeby coś takiego popularnego i powszechnie akceptowanego społeczeństwu przekazać. To jest jeszcze zdjęcie właśnie z tej wystawy, o której mówiłem. Profesor Lorenz tutaj pokazuje te materiały dokumentacyjne i obiekty uratowane i już fotografia przedstawiająca moment triumfu, można powiedzieć. Moment triumfu profesora. Posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku w Łazienkach 26 stycznia 1971 roku. Widzimy tutaj, no przemawia oczywiście Józef Kępa, natomiast tutaj zobaczymy wszystkich najważniejszych ludzi tego czasu. Z jednej strony oczywiście byli też przedstawiciele rządu i partii. Ci siedzą tutaj w pierwszym rzędzie po naszej lewej stronie. Widzimy tutaj Lucjana Motykę, ówczesnego ministra kultury. Widzimy też Wincentego Kraśkę, który był wtedy kierownikiem Wydziału Kultury. Za parę dosłownie dni zostanie wicepremierem w rządzie Piotra Jaroszewicza. Ale po drugiej stronie widzimy profesora Lorenza, widzimy następnie profesora Władysława Tatarkiewicza, wybitnego filozofa. Widzimy też przedstawicieli
Jerzego Modzelewskiego, biskupa, przedstawiciela episkopatu. Widzimy dalej Jana Zachwatowicza, widzimy profesora Jerzego Szablowskiego. W drugich rzędach tutaj odnajdziemy też profesora Aleksandra Geisztora, Aleksandra Króla i wielu, wiele innych zasłużonych w walce o odbudowę również zamku osobistości. No oraz samego profesora, który jak Państwo widzicie został z wielką radością, uśmiechem na twarzy. Jest przewodniczącym komitetu, wiceprzewodniczącym komitetu został odbudowy. Oczywiście przewodniczącym musiał być ktoś wysoko postawiony w hierarchii partyjnej, a więc był nim wspomniany już Józef Kempa. Dla profesora rozpoczął się czwarty, ale również niełatwy etap walki o odbudowę, tym razem o jego ostateczny kształt architektoniczny i jego funkcję. Profesor chciał wykorzystać szansę stworzoną przez tą decyzję przede wszystkim do tego, żeby przejąć odbudowę w ręce społeczeństwa i zrezygnować z pomocy finansowej ze strony państwa. To była największa i najważniejsza rzecz. Profesor odpowiadał wtedy, tak jak i wcześniej, kiedy proponowano mu, by zabiegał o środki pochodzące ze źródeł niemieckich na przykład, czy ze źródeł amerykańskich. Twierdził, że, i tutaj zacytuję profesora, twierdził, że w żadnym wypadku tego nie zrobi. Na inne cele owszem, jak najchętniej, na zabytki nasze, na Malbork, na domy kultury, szkoły, ale nigdy na warszawski zamek. Nikt nam tego, co wróg nam zniszczył jako symbol państwa i narodu polskiego, nie może odbudować. Nikt, tylko my, sami, społeczeństwo, Polacy w kraju i za granicą. By uświadomić sobie rolę, jaką profesor Lorenz odegrał w dziejach ratowania, później walki o odbudowę i w odbudowie zamku, należy sumiennie studiować wszystkie dokumenty zamkowe z lat 39-84. Z tysięcy listów, różnych wywiadów, oświadczeń, memoriałów, wypowiedzi, dziesiątków, a może setek przemówień, wyłania się nam obraz właśnie tego, można powiedzieć, pola bitwy o zamek. Na tym właśnie zasnutym nieraz, bym powiedział, wrogością ze strony władz komunistycznym obszarze istnieje właściwie, był taki moment, że wszystkim opadały już ręce, to pozostawał takim jedynym wielkim wojownikiem profesor. Z perspektywy czasu staje się jasne, że swoją osobistą walką, ogromnym zaangażowaniem, odwagą, zdecydowaniem, ale też i pewną konsekwencją w działaniu doprowadził do ostatecznej decyzji odbudowy, a później do odbudowy zamku. Chciałbym tutaj się zastrzec jedną rzeczą, że ja dzisiaj mówię o profesorze Lorenzu. Tych ludzi oczywiście, którzy walczyli też u boku profesora, było bardzo dużo. I myślę, że w tym cyklu, który dzisiaj tutaj zaczynamy, prawda, będzie też mowa o nich wszystkich. Ale moim zadaniem jest przywołać pamięć i rolę profesora. Profesor nie spoczął bowiem po zwycięstwie 20 stycznia 71 roku, nie spoczął ani na chwilę. Z jego inicjatywy powstał Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku. Wszystkie naukowe, organizacyjne komisje, które przystępowały wtedy do prac przygotowawczych i do zbierania przede wszystkim środków finansowych.
Odbudowa zamku dość szybko postępowała. To jest zdjęcie z roku 1973. To jest zdjęcie z roku 1974. Skąd ten pośpiech? Chodziło tutaj nam wszystkim o to, by nie stracić ani jednej chwili po podjęciu decyzji odbudowy, ani jednej chwili, ani jednego dnia. Mieliśmy już bardzo złe doświadczenia. Baliśmy się po prostu, że w miarę pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego w kraju odbudowa może być wstrzymana. I mieliśmy rację, ponieważ pamiętamy, co się działo dalej. Wydarzenia w Radomiu, strajki, podwyżki cen. Sądzę, że gdybyśmy nie zaawansowali do tego stopnia odbudowy zamku do 1976 roku, to nie wiadomo, jakby dalej się to potoczyło. Zamek piął się do góry. Oto wiecha na dachu 1974 roku i tutaj widzimy od prawej profesora Zachwatowicza, w głębi profesora Gisztora, profesora Lorenca, Dominika Grada, który był dyrektorem inwestora zastępczego, i widzimy też dyrektora przedsiębiorstwa PKZ-y, pana Tadeusza Polaka. Dla nas, pracowników Muzeum Narodowego, to przyspieszenie, o którym powiedziałem, wiązało się z przygotowaniami urządzenia zamku, a także podjęcia szerokiej akcji pozyskiwania dzieł sztuki niezbędnych do urządzenia sali i pokoju zamkowych. Musimy też być wszyscy świadomi, że przed wojną tych pokoi urządzonych jako pokoje historyczne było kilkanaście. Myśmy mieli do urządzenia 80. Był to więc czas, kiedy poszukiwaliśmy i otrzymywaliśmy dary. Dary od rządów, których głowy państw wizytowały w Warszawie. Stąd dostaliśmy cenne dary od Wielkiej Brytanii, obu państw niemieckich, Francji, Włoch, Szwecji, a nawet ZSRR. Co prawda dostaliśmy rzeczy, które nie oddano nam w czasie traktatu ryskiego, prawda? Ale przynajmniej pozyskaliśmy. Bo tak byśmy do dzisiaj nie dostali. Tutaj mamy zdjęcie, jeżeli dostawaliśmy większe zespoły obiektów, robiliśmy to w Podchorążówce, pokazy organizowaliśmy w Podchorążówce na terenie łazienek. Tutaj jest właśnie przekazanie nam przez przewodniczącego frakcji FDP w Bundestagu, nazwisko Wolfgang Mischnik, jeżeli dobrze pamiętam. Ale widzimy tutaj naszych profesorów, profesora Lorenca, profesora Gisztora, a w tyle widzimy Andrzeja Ciechanowickiego, wielkiego kolekcjonera, twórca fundacji później, który przekazał do Zamku Królewskiego sam setki obiektów i dzieł sztuki, a był wtedy pełnomocnikiem naszego rządu w pomocy zorganizowania na terenie Niemiec tego daru, bo chodziło nam o to, żebyśmy dostawali rzeczy te, które nam są potrzebne, a nie takie, które włożymy do magazynu, prawda? Z inicjatywy profesora powołane zostało też przede wszystkim dla nas bardzo istotne tak zwane kuratorium, na czele którego stali oprócz profesora Lorenca, którego państwo widzicie, Zachwatowicza i Aleksandra Gisztora, również
osoby z Muzeum Narodowego i oczywiście z pracowni konserwacji zabytków, z pracowni zamek. Tutaj, jak Państwo zobaczycie, po lewej stronie widzicie pana Mieczysława Samborskiego, panią inżynier Irenę Oborską. Później ja siedzę jako profesora, no jako asystent miałem ten zaszczyt zawsze koło profesora, a z prawej strony na brzegu pan doktor Jerzy Baranowski, który po mnie przejął, jak przeszedłem do Muzeum Narodowego, szefostwo naszego oddziału zamkowego. Bezpośrednim, a jeszcze tutaj między panią Ireną i panem Mieczysławem Samborskim, pani Bożena Maszkowska, która była szefową działu sztuki zdobniczej, bardzo ważną osobą w tworzeniu naszego programu. Proszę Państwa, bezpośrednim zapleczem dla kuratorium były powołany również przez profesora, jak już mówiłem, oddział Zamek Królewski w Warszawie. W latach 72-75 stałem na czele tego oddziału, którego siedzibą było północne skrzydło pałacu pod blachą, a stała ekspozycja była prezentowana w Bibliotece Królewskiej. Jest z nami również pani Danuta Uniewicz, która też z nami razem w tym oddziale wtedy działała. Ale bardzo często, spotkania, bardziej kameralne bym powiedział, odbywały się w prywatnym mieszkaniu profesora. Między innymi te, które dotyczyły rekonstrukcji mieszkania Stefana Żeromskiego. Jak Państwo wiecie, na drugim piętrze od strony Wisły było mieszkanie Stefana Żeromskiego. I tutaj mieliśmy jeszcze szczęście i okazję pracować razem z Moniką Żeromską, to ta z córką pisarza, to jest ta pani w okularach w środku, po jej prawej, czyli między profesorem a panią Moniką, córka profesora Alina Kowalczyk, bardzo wybitna znawczyni twórczości Żeromskiego, a nie tylko, również Słowackiego, również poezji romantycznej. Żona pana profesora Irena i przedstawiciele, bym powiedział, naszego oddziału, czyli z lewej strony moja osoba, a z prawej strony pan Ryszard Kiełczewski, który był również pracownikiem Zamku Królewskiego, wtedy oddziału Zamek Królewski w Warszawie. Profesor stał się niestrudzonym wtedy podróżnikiem, zabiegającym o środki finansowe na odbudowę zamku. W tym celu odwiedził wiele krajów, bym powiedział, że na obydwu półkulach. Dopiero teraz, po pewnym czasie, widzimy, że to właśnie profesor swoją wiedzą, swoim doświadczeniem muzealnym i konserwatorskim oraz również pewnymi zdolnościami organizacyjnymi doprowadził zamek do stanu, w jakim mógł stać się w 1980 roku samodzielnym muzeum. Oczywiście to inicjatywa profesora i jego walka znowu o to z władzami partyjnymi, żeby uzyskać zgodę na mianowanie na pierwszego dyrektora zamku profesora Aleksandra Geisztora. W tym przypadku postawił profesor cały swój autorytet i pozycję międzynarodową. Wygrał. Chociaż przedłużanie decyzji i utrzymywanie profesora przez wiele, wiele miesięcy w niepewności było na pewno rodzajem szykany wobec jego osoby. Mało tego, że profesor znosił to wszystko, to jeszcze wziął w swoje ręce nawet organizację
pierwszą organizację Zamku Królewskiego w Warszawie. To profesor Lorenz zaprosił profesora Geisztora oraz mnie na dwa pierwsze tygodnie pamiętnego sierpnia 1980 roku, bo wtedy tu się działo. Tam były strajki, a myśmy siedzieli w Nieborowie i pracowaliśmy. Co to jest Nieborów? Dla tych Państwa, którzy nie wiecie, to co jest, było miejsce wypoczynku, taki dom pracy twórczej Muzeum Narodowego w Warszawie. I tutaj dzień w dzień, przez dwa tygodnie, wspólnie opracowywaliśmy wszystkie szczegóły organizacyjne i personalne dotyczące nowo utworzonego Muzeum Zamek Królewski w Warszawie. Komunistyczna władza nie zapomniała jednak profesorowi, po czyjej stronie stawał w okresie 1980-81, mimo ogromnych, jak Państwo wiecie, zasług dla kultury polskiej. W dniu 23 listopada 1982 roku został w sposób bardzo niegrzeczny, mówiąc delikatnie, odwołany w trybie natychmiastowym z dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Ja tego samego dnia, godzinę później, ja również zostałem zwolniony w tym samym trybie stanu wojennego. Współpracując z profesorem bardzo blisko przez niemal 30 lat, wiem, że przynajmniej połowa jego dorosłego życia to był Zamek Królewski w Warszawie. I Zamek Królewski w Warszawie był dla niego sprawą najważniejszą. Każda wizyta w odbudowanym już zamku była dla profesora niezwykłym przeżyciem. Profesor znał każdy szczegół. Z radością przyjmował, bym powiedział, każdy nowo nabyty, każde dzieło sztuki nabyte dla zamku. Podziwiał każdy odtworzony przez nas element i wyposażenia, i wystroju. Bardzo silnie przeżywał oddanie w roku 1988 sali wielkiej, a równocześnie z pewnym zatroskaniem oglądał niezbyt udany plafon w tej sali i dzielił się z nami tymi swoimi troskami. Ale były też inne chwile i myślę, że to smutne były chwile. To, co przeżywał najbardziej, to podejmowane przez ówczesne władze próby odcięcia go od zamku. Nie został na przykład zaproszony na otwarcie zamku 31 sierpnia 1984 roku. Spotykał się w tych latach, będąc już na emeryturze, z zawiścią, bardzo często z poniżeniem, chęcią w ogóle wymazania go z historii zamku. No, było to żałosne i okrutne w stosunku do niego. 25, to nie, to było w 1987 roku, nie pamiętam. To jest chyba 25 maja, ale nie jestem tego pewien. Profesor zdecydował się na wizytę w zamku. Profesor przez kilka lat po otwarciu w ogóle w zamku nie był. Przyszedł ze swoim wnukiem i prawnukiem i zwiedzaliśmy przez kilka godzin już urządzony Zamek Królewski. Trudno też nie wspomnieć o pewnych niezwykłych rysach charakteru profesora, tak istotnych dla nas, dla tych wszystkich, którzy spotykali się z nim na co dzień. Do takich szczególnych cech zaliczyć trzeba jego niezwykłą żywotność i energię. Promieniował radością życia, bym powiedział. Lubił życie towarzyskie, również różne nieoficjalne spotkania w gronie przyjaciół, współpracowników, uczniów.
potrafił zawsze świetnie znaleźć jakąś historię czy anegdotę, którą nam opowiadał. A już nie mówiąc o tym, że był naszym troskliwym opiekunem, doradcą, w stosunku do mnie również moim przewodnikiem naukowym. To jest, proszę Państwa, wspólne zdjęcie, które Państwu chciałbym pokazać w tej sali, na tle tego samego tronu królewskiego, który jest po drugiej stronie sali, zrobiony w czasie właśnie tej wizyty w maju 1987 roku. Profesor z ogromną radością przyjął czerwiec 1989 roku. Później na jesieni tego samego roku tworzyliśmy zręby, jakby można powiedzieć, nowej programów kultury. Korzystaliśmy z profesora doświadczeń. Kiedy premier Jan Krzysztof Bielecki powołał mnie na stanowisko wiceministra kultury i sztuki, profesor z jednej strony był z tego bardzo dumny, że jego uczeń stanął na czele Polskiego Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, bo taki był formalny zakres moich obowiązków, ale z drugiej strony martwił się, kto w nowej rzeczywistości obejmie funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie i również o zamku, ponieważ profesor Geisztor kończył 75 lat i rezygnował z dalszego pełnienia funkcji dyrektora. I profesor wtedy w jakiś sposób, może nie zmusił, ale w jakiś sposób musiałem profesorowi obiecać, że moje ministrowanie nie będzie długie i że wrócę do muzeum lub do zamku. Profesor wahał się cały czas, co będzie lepsze nie dla niego, tylko dla kultury. Nigdy nie zapomnę rozmowy z profesorem. Nie mogę jej zresztą zapomnieć. Był to koniec lutego 1991 roku, kiedy profesor powiedział mi, że od wielu miesięcy już myśli o przyszłości tych dwóch najbliższych mu, jego sercu, instytucji i że chciałby po przemyśleniu poprosić mnie, abym objął Zamek Królewski. Skwitował to z takim typowym dla siebie poczuciem humoru, że zamek wymaga jeszcze dużo pracy i żeby zakończyć jego odbudowę i że nie może do tego dopuścić, żebym się w życiu nudził, a na pewno w zamku nudzić się nie będę. Była to nasza, proszę Państwa, ostatnia rozmowa. Dwa tygodnie później, 15 marca 1991 roku, profesor zmarł. Zmarł, ale w dalszym ciągu w tym miejscu, w tym budynku jest postacią żywą. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.